Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Felsbrun. Wczesna jesień, dzisiaj będziemy mucić i dzisiaj za chwilę, w sumie, będziemy kupować nowy kombajn. Bo w sumie dlaczego już miałbym czekać do następnego roku? Przecież jeszcze w tym roku będę wykorzystywał kombajn. Tak więc spokojnie, tutaj jak widzicie przygotowuję się na tej łące, aby skosić trawę. Musiałem tym sprzętem zjechać na dół, zatankować go, naprawić, bo już był porządnie dobity, przyczepa samozbierająca też. No i tutaj łąka jest gotowa, dwie łąki już skoszone, ta trzecia, myślałem, że ta wilgość mi zejdzie około 12. W sumie tak naprawdę to ona już w nocy zeszła, ale później wiecie, wchodzi z powrotem, rosa i ta wilgość znowu podskoczy. Tylko wiedziałem na pewno, że mi się uda dzisiaj zrobić żniwa z racji tego, że deszcz będzie padał wieczorem, tak więc spokojnie sobie ogarnęłem, tylko myślałem, że będzie raczej o 12, ale o 11 wskoczyło zapotrzebowanie na co? Na wióry, to mi w ogóle nie jest potrzebne, no i wilgoć zeszła do takiego poziomu, że możemy sobie leku tutaj sprzęt zostawimy sobie, no i to dzisiaj jeszcze będziemy ogarniali. Najprawdopodobniej te łąki będę musiał przesiać w tym roku jeszcze, tak mi się wydaje, bo tu już chyba było, no nie wiem ile razy ja tutaj zbierałem, niepotrzebnie kasowałem, resetowałem, no i w sumie tutaj też nawiezie się, no i to chciałbym zrobić jeszcze jesienią, tak więc trochę tutaj będzie roboty, no i jeszcze duża łąka została na 21, tak, na tamtą trawę nie liczyłem, ale ona będzie w tym roku, no bo tam jest tak samo tu wyrosło jak tutaj, tak więc spokojnie tam to zrobimy. Tutaj przesiejemy, a na 21, zresztą tutaj w przyszłym roku będzie kukurydza. Tutaj w przyszłym roku będzie kukurydza. Co my tam jeszcze mamy do opowiedzenia? No co, no generalnie od poprzedniego odcinka jest taka sytuacja, że tutaj na tym polu skończyliśmy się w rzodkwi oleistej. Dosyć dużo, no tak jak mówiłem, tutaj te dwie łąki są skończone. W sumie mógłbym nawet zacząć, ale nie, dzisiaj już nie. Dopiero jak skończymy żniwa, to zaczniemy sobie tam uprawiać. Zresztą kasy troszeczkę, no najbliższych chyba dwóch, trzech odcinkach dużo będzie zakupów. Dzisiaj będę też od razu sprzedawał słonecznik, ten który wymucimy. No i mleko też już niedługo, tylko że ciężarówki nie mam do wywożenia mleka. No bo ten man to już powyżej setki ma. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, tak więc przenoszę się na gospodarstwo. Tylko chciałem zobaczyć, czy od razu trafię do kombajnu, nie? Tutaj wstawiłem do beczki. Beczką będziemy jeździli właśnie, no dużo, dużo zakupów. Naprawdę dużo zakupów się szykuje. Na dniach będzie tego, bo dzisiaj kombajn kupuję, ale sprzedam stary kombajn. Sprawdzałem ile on może kosztować, no nie wiem, ciężko. Właściwie to nie sprawdzałem. No ale troszeczkę będzie kosztował, tak, tutaj sprzęt jest do odwożenia, wystarczy mi chyba jeden zestaw do odwożenia, zbiornik w nowym kombajnie będzie dosyć duży, a będziemy mucili słonecznik, to zobaczymy jeszcze, czy jaki ten, kupię mu header, przystawkę, dobra, tak więc odpalamy ten kombajn i w sumie tutaj z headerem też, nie, header już został sprzedany, tak, dobra, header został sprzedany, no bo wiadomo, tego headera przy słoneczniku bym nie używał, to już wcześniej został sprzedany. Tam jest też wózek, tak więc wózek też sprzedamy. I za chwilę będziemy tak, ten man, on już jest umyty. On już ma powyżej 100 godzin, on już ma powyżej 100 godzin. Ile ma? 102. Tutaj ten case ma 97 godzin. No to najprawdopodobniej też go sprzedamy. 97? Dobrze pamiętam, 97. No w sumie jeszcze mógłby te łąki u góry przesiać na przykład, nie, ale tam będzie od razu nawożenie, chociaż nie, może byśmy tam wapnowali, zobaczymy. Dobra, dzisiaj się tym nie zajmujemy, lecę opchnąć sobie kombajn. Ten, tak naprawdę John Deere jest dobrym wyborem, ja bym go w ogóle tutaj nie sprzedawał 20 godzin, on w tym sezonie przepracował chyba 4 godziny i w sumie dzisiaj mógłby przepracować, no nie, no dosyć dużo. No nie, no ja wiem, no nie wiem, ze 2 godziny mógłby przepracować, czyli na takim dosyć dużym areale, no to 6 godzin rocznie, nie? No to dużo nie, tutaj godzin nie ma nabitych, nawet chyba go nie naprawiałem go. Tak więc
No ale go sprzedaję, ponieważ chcę sobie przetestować inny kombajn. Już były w komentarzach propozycje, jaki to będzie kombajn. Nawet padła propozycja od was jedna. Był chyba Ideal. Ale szczerze mówiąc, Ideala grałem na samym początku, jak grałem w Farminga. Na samym początku. Nie było na żadnego serii czy coś takiego, ale sobie po prostu grałem. Ile tutaj? 7000, dobra. Nim grałem, tak więc spoko, natomiast są kombajny, których nie grałem, są na DLC i za chwilę, no ten kombajn, który chcę kupić, to naprawdę też bestia i piękny, jest po prostu piękny ten kombajn, jest, tak więc za chwilę go będziemy kupowali, tylko chcę zobaczyć, ile tu pieniędzy, no całkiem nieźle, czyli John Deere zrobił swoją robotę, no i jeszcze dostaliśmy 93 dni w grze tutaj był. Tak więc, no, chyba dwa sezony, nie, dwa albo trzy sezony tutaj był. Nie, bo było coś, chyba trzy sezony, bo na jednym sezonie był z mniejszym John Deere'em, a później zorientowałem się, że nie ma sensu, jeden John Deere, taki, z taką wydajnością, to on ogarnie wszystko, nie? No i rzeczywiście, no, 6 godzin w tym roku. Chyba, nie, nawet nie, już nie pamiętam, niedużo. Dobra, tak więc sprzedajemy go. I teraz będziemy mieli naprawdę mnóstwo pieniędzy, 696 tysięcy, tak więc w sumie... Chyba każdy kombajn, jaki jest teraz możliwy, no to jest, stać mnie na niego. Tak więc idziemy sobie do zakładki. No już wiecie, że nie będzie Ideala, tak? Mieliśmy dużego kombajna, a nie będzie tego Ideala. Tu się zastanawiałem nad tym kombajnem też, bo chyba nim nie jeździłem i dużym case'em też chyba nigdy nie jeździłem. Ale już chyba nie na tej serii, niestety. Natomiast Klas. Lexion. To jest chyba najdroższy kombajn tutaj, jeżeli chodzi o kombajny. I to jest przebestia. To jest chyba najsilniejszy, patrząc tutaj po... No, ile tam? 800 koni ma chyba. 800 koni... No, 790, dobra. No to jest największy chyba kombajn tutaj, jaki jest możliwy. Ja nie mówię tutaj o headerze i tak dalej. Jest to kombajn z dodatku z tego premium expansion, w sumie, tak? No i nie miałem żadnej... Tym Tucano już jeździłem, chyba na polskiej jakiejś serii, z tego co pamiętam. Natomiast nigdy nie miałem okazji, aby... No tym dużym Lexionem. A co jak co, kombajny dla mnie to Lexiony. To jest jak gdyby... chyba najbardziej, najlepiej kojarzę właśnie Lexiony. Taką, wiecie, z kombajnami, nie? Kombajny, jak sobie myślę o takich zaawansowanych kombajnach, to w pierwszej kolejności Lexion, nie? A z drugiej strony też, jak myślę Klas, to myślę kombajn. I to właśnie myślę Lexion. Tak więc, no tutaj jest przekozak. Zresztą to jest naprawdę piękny kombajn i naprawdę bardzo ładny model. Tutaj ta szczegółowość, no to później sobie wejdziemy. Jak ja go kupię już, no to zobaczcie, tutaj no naprawdę jest przefajny. 18 tysięcy litrów zbiornik, tak więc no na tym słoneczniku dużo będzie. I od razu zamontuję mu GPS, tak więc opcje z GPS-em, za pół miliona od razu wchodzimy. No i co będziemy tutaj robili? Chciałbym, żeby miał taki, był troszeczkę przekozakiem, czyli o, coś takiego. Czy Michelin? Chyba nawet ładniejsze wygląda ten Michelin. Amitas? No w sumie wszystkie one są... Na takim dużym kombajnie to one wszystkie tak samo wyglądają, nie? Ale sobie weźmiemy chyba Michelin. A jak? No to już są takie detale, ale... No to jest bestia, to jest bestia. No i na tą serię... On jest za duży na tą serię. Na tą mapę jest za duży. Ale no nie wiem, czy będę miał okazję pojeździć sobie takim dużym kombajnem, nie? No i gdzie będzie mnie stać, żeby pół miliona na sam kombajn wydać? Pół miliona na kombajn, a jeszcze nie mówię o przystawkach, nie? I o wózkach, bo on tutaj będzie miał chyba dwa wózki. Nie będę wypożyczał, kupujemy. 506 tysięcy, czyli kombajn za pół miliona. No nieźle, taki chyba będzie tytuł. Dobra, no i oczywiście header. Zastanawiałem się nad headerami, wiadomo, teraz akurat w tym momencie przydałby mi się header taki specjalistyczny do tego i wyłącznie, aby wymucić sobie. I ja miałem ten header, a go sprzedałem, no. Tylko, że miałem chyba ten mały słonecznika. A, dobra. Nieważne. Ale nie będę kupował chyba headera do słonecznika, bo mam dosyć dużo czasu
taki chyba mógłby tutaj być, podejrzewam. 12-metrowy, on po prostu przyspieszy zbiór tego słonecznika. I to o wiele przyspiesza. Tutaj prędkość maksymalna jest to 15 na godzinę. No tak więc to dosyć szybko będzie. Ale go nie wybiorę. Nie wybiorę. Wybiorę sobie header do kukurydzy. Od tego, to dopiero kupię go na wiosnę. Na lato w sumie ten header za 83 tysiące. Natomiast kupię header do kukurydzy. Bo być może ja będę mucił kukurydzę w tym roku jeszcze, autentycznie. Mam takie wrażenie, bo kiszonki mam dużo. Ja mam jeszcze prawie 2 miliony kiszonki. No i teraz to, co robię. Siana mam chyba 1,5 miliona i dwie duże łąki jeszcze do skoszenia. To najprawdopodobniej z tej łąki, co jest tutaj, na dole, to będzie kiszonka zrobiona. I tam będzie, tak podejrzewam, może nawet gdzieś około 400 tysięcy litrów tej trawy będzie. Tak więc, no zobacz, tak się zastanawiałem, czy tą kukurydzę, bo to z tej kukurydzy to będzie dosyć dużo. Ja nie mam silosu na górnym gospodarstwie. Na dolne gospodarstwo nie wiem, czy to bym zniósł, czy zmieściłbym to. Tak więc wybiorę sobie ten header. No on tutaj, jeżeli chodzi to o prędkość, no tutaj będzie, raz, że będzie węższy, nie, bo 9 metrów tylko, no i prędkość. Ale, tak jak mówiłem, deszcz padał będzie. Zresztą wiecie co, bo mi się z tą pogodą to lepiej sprawdzę sobie, bo nie do końca, ale mi się wydaje, że jakoś wieczorem ma deszcz padać. Nie, w ogóle, jak to jest, że dzisiaj deszcz nie będzie padał? Coś tu się pozmieniało, no nie wiem. A że to wczoraj deszcz padał? Nie, no to elegancko, to jeszcze lepiej. Autentycznie myślałem, że dzisiaj będzie padał ten deszcz. Coś się tutaj pozmieniało z tą pogodą? Ciekawe. Nie wiem. Miało być niby w tych sezonach trochę naprawiane ta pogoda. No wiem, że ta prawdopodobieństwo tutaj, niepewność prognoz zwiększa się z czasem, tak? Ale... A może to wczoraj? Już nie pamiętam, bo ja tutaj przyspieszyłem czas mocno. Dobra, nieważne. No to w sumie to jeszcze lepiej. To nawet elegancko. Dobra, no to w kukurydzę mogę jeszcze... Nie, to dzisiaj nie będę mógł mucić. Dobra, to od... nie ma sensu tutaj. Lecimy sobie z tą przystawką. Corio 1275. 9 metrów, ona jest nieskładana. Tak, ona się nie składa tutaj. Nie widzę, żeby... Czy ona... Nie składa się. Dobra. No ile ona kosztuje? 79 tysięcy. No troszeczkę będzie kosztowało to. No ale co? No i wózek mu jeszcze potrzebny jest. A jak, bez wózka to nie... I to fajnie będzie, kurczę, wszystko tak oryginalne. Zaraz sobie go zobaczę. Ten kombajn, bo on przekozacko wygląda. Czy on ma tutaj wózek? Okej, okay, dobra. Czyli mamy pełny zestawik, dobra. Pięknie. Tego Elmersa będę mógł wyrzucić, bo to jest dodatkowa modyfikacja. Żeby na te duże headery do... Przecież już jest chyba modyfikacja, że ma wózki John Deere'owskie. Ona już wyszła dawno temu, no ale wiecie. Ja go kupiłem 93 dni temu w grze, ten kombajn, tak więc wiecie. Dobra, ile łącznie mi jeszcze kasy zostało? No 100 mi została. No to całkiem nieźle, powiem wam. Całkiem przyjemnie. No jak ten kombajnik się prezentuje, no... No zobaczcie. Tutaj, no to pięknie. Tutaj zobaczcie to wszystko. Teraz mi się będzie ten próbnik, ta miarka, ten miernik cały czas wyskakiwał tutaj. No, piękny jest. Ta ilość detali w tym modelu, no jest ładna. Oczywiście, no ktoś może powiedzieć, że są jeszcze lepsze zrobione te modele, czy coś takiego. Ale mi się wydaje, że naprawdę tutaj jest... Zresztą, co jak już farming robi nowy model do nowej gry, no to już jest bajka, nie? Oczywiście tu można jeszcze jakieś pierdółki porobić. Nie wiadomo co, jakieś naklejki, jakieś nie wiadomo jakie cuda jeszcze porobić, ale to też chodzi o to, żeby to, no po prostu bydle jest, bydle, kombajnik. Jeszcze tutaj są też, chciałem z jakiegoś moda, ale nie. Ta, no to w sumie z tego dodatku to też modyfikacja, co nie? Dobra, idziemy sobie do ciągnika, do kombajnu, nie? Jak w środku wygląda?
O, aż mi tutaj zlogowało chyba coś, nie wiem. Dobra, elegancko. No piękny jest po prostu. Takie stado leksionów zobaczyć, no to w sumie fajnie. No widziałem takie, no akurat nie takich, ale trochę mniejszych leksionów. W Polsce takie statko, do kilka lat temu nawet, no to byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem coś takiego na polu jednym. No duże pole miało być, to wiadomo. Dobra, lecimy z tym, tylko tak, jak to wrzucamy? Zobaczcie, koła fajnie z tyłu się skręcają, też jeszcze one pod kątem tak fajnie schodzą, nie? No i rura, no rura, no akurat przy tym headerze ona nie musi być taka długa. No ale przy headerze do zboża, no to do zbóż, no to potrzebna jest ta rura. Taka gigantycznie duża. Tutaj 9-metrowy, ona jeszcze jest ta przystawka jeszcze jest złożona, ją, tak, ona jest złożona. To się ładnie tutaj rozłoży, ale wrzucimy ją tak. Cyk, elegancko na... Tutaj na... No i GPS-a, bo... Co jak co? Tutaj owszem będę jeździł cosplayem trochę. Najprawdopodobniej, ale podejrzewam, że zielonkę to zrobię sobie na cosplay, a tutaj będę jeździł. Oczywiście nie będę was tutaj katował długo. Tych odcinków nie będę tak długo trzymał. Robił. Dobra. Elegancko. No i tutaj podczepimy i lecimy od razu na pole, tylko z której strony podjadę? Czy od gospodarstwa? No w sumie nie jest to... Tak gdyby nie istotne jest, z której strony sobie podjadę. Tam, gdzie będę miał miejsce na header, na żeby wózek zostawić. A, dobra, to już mniej więcej wiem, gdzie to będzie. Dobra, i lecimy sobie tym kombajnem. Jak się go rozłoży, to on jest przepiękny. 18 tysięcy litrów. Zbiornik, no to już... no to jest. Szczerze mówiąc, to na tą mapę on jest przyduży. To on już jest przyduży na tą mapę. I na to, co on tutaj ma zrobić, bo tutaj dużo nie ma do roboty. No te pole to jest akurat takie największe. Ale to też, to jest... To nie jest nawet jakiś duży problem dla takiego dużego kombajnu. Zresztą, żebyście mnie dobrze zrozumieli, dla John Deere to też nie byłby problem żadny. Żaden, żeby coś takiego zrobić. Dla John Deere to samo, nie? Bo to jest, no troszeczkę mocowo, jeżeli chodzi o John Deere. I w tym sensie klas jest mocniejszym kombajnem, co... No tutaj przy niektórych modyfikacjach, jakich używam, to to już ma wpływ. Autentycznie ma już to wpływ. No i sobie tutaj go postawimy. Ten wózek i tutaj chyba zrobimy, tak? Dobra, tutaj jest wjazd. Ten wózek sobie zostawię tutaj i będziemy lecieli w lewą stronę, żeby była rura na zewnątrz. Przy czym, no nie podejrzewam, że szybko uzupełnię ten zbiornik, bo to jest 18 tysięcy litrów. Header 9 metrów, no i to jest słonecznik, tak więc tutaj jak nie będzie tutaj sypało nie wiadomo jak, dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak się rozkłada, bo tutaj, aha, dobra, już wiem, autentycznie, nigdy jeszcze na żadnej grze, pięknie, żadnej, w ogóle go nigdy nie grałem nim w farmingu, nawet tak do przetestowania czy coś takiego, chyba nawet tego dodatku nie testowałem, tak naprawdę. Chyba nie, bo... nie, w ogóle. Tutaj nie było nic testowanego. Dobra. Lecimy sobie z tym. No i wjeżdżamy teraz tutaj. Aha, no jeszcze... Jeszcze trzeba ten... rurę rozłożyć. To jest chyba automatycznie się rozkłada. W momencie jak kombajn się rozkłada. Dobra, elegancko. Zobaczcie jaki ten zbiornik. Cyk. Pięknie to jest. Poezja. Te wszystkie animacje. Oświetlenie, on w nocy pewnie elegancko wygląda. Zbiornik jest ten chyba podświetlony nocą. No, w sumie. Jeszcze jest tutaj GPS, co nie? To jest. O kurczę, to elegancko. Czy tutaj jest? Świetnie to wygląda. Trochę się tutaj jaram takim kombajnem, ale to jest naprawdę. Fajnie jest, jak poczekać czasami. Na jakiś taki większy kombajn, bo wtedy jest naprawdę frajda. Dobra, palimy maszynę. Sobie na razie bez GPS-ów polecimy. Tak trzeba objechać go. No tutaj szybko nie będzie jechał, tak?
Nie będzie jechał szybko, to wiadomo. To już mówiłem, ale czasu mamy jednak. A ja byłem święcie pewien, że ten deszcz będzie. I to chyba 7 mm miało spaść. To w sumie dosyć dużo, nie? Ale dobra, jak nie spadnie, no to się będziesz tu Anton przejmował, nie? Że nie spadnie, no to bez przesady, że będziesz tutaj się przejmował. No elegancko wygląda. Szkoda, że te... No to ja mówiłem, na pewno w modyfikacjach, ale nawet nie próbowałem, nie szukałem Lexionów lepszych. Być może są, fajnie by było, gdyby te monitory były bardziej tutaj, wiecie, żeby się coś po prostu działo. No i tak jak mówiłem, tutaj nie będzie dużo sypało. Tak więc spokojnie, ja sobie tutaj najprawdopodobniej zrobię coś takiego, że będę tym kombajnem tutaj mucił. A wszystkie automaty sobie poustawiam. Jedną przyczepkę do odwożenia, zaraz sprawdzę gdzie jest, bo od razu z pola będę sprzedawał. Teraz jest dobra cena na słonecznik i od razu z pola mam zamiar sprzedawać, bo nie ma sensu tutaj czekać z ceną. Zresztą potrzebuję pieniądze, mam 100 tysięcy mi zostanie. No z tego słonecznika dosyć duże pieniądze tutaj dostanę. Chyba sprawdzałem, to 2200 jest w tym momencie. No, tutaj nie będzie aż tak dużo sypało, no ale też nie będzie mało, nie? Tak więc no ile tych ton tutaj... No gdybym na przykład zebrał 100 tysięcy litrów, co wydaje mi się jest to możliwe na takim dużym areale, no to uzyskam jakieś 200 tysięcy, o sprzedaż nawet 250, około 250 tysięcy. No i będę mógł zaczynać mleko sprzedawać. Mleko już też jest na takiej cenie, że to się już opłaca. Mleka mam też dosyć dużo. Tak więc spoko. Jeszcze ciężarówkę. To nie wiem, co ja będę kupował wcześniej. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić Xeriona. Nie wiem, czy on czasami... Ten Xerion... A, tutaj jest nierówno i nie wymuci. Nie wiem, czy czasami Xerion nie ma takiej opcji, że może ciągać naczepy. Pewnie ma. Tak więc takiego bym sobie... Sprzedałbym tego mana. No dostanę jeszcze jakieś pieniądze. Dobra, to już mam ogarnięty chyba pomysł. Jak tutaj pieniądze szybko ogarnąć. No i tego... Case to jeszcze niech porobi. Ale case'a też... No za tego case'a dużo pieniędzy nie dostanę. A w ogóle czego ja ten cały czas jadę na kogutach? No bo tak fajnie wygląda. Proszę bardzo, jak tutaj do tego zbiornika wszystkie animacje. Nie, no to jest naprawdę fajna rzecz. Tutaj tak troszeczkę, no taka standardowa animacja, nie? Ale 3000, no jak na pasek popatrzycie, no to praktycznie nic. No ale 3000, no to już jest troszeczkę. No i w tym momencie mam 6000, no tak około 7000, nawet no więcej niż 7000 już. Tak więc powoli tutaj będzie tutaj robota szła. Podejrzewam, ale ja chyba sobie tak, przejadę dookoła, później strzelę poprzeczniaki, przetnę się, chyba tak, ale nie, najpierw chyba sobie, chyba w tym momencie sobie będę się przecinał, bo tu jeszcze będę musiał przyczepę przytargać, chyba coś takiego zrobię, tak mi się wydaje, zresztą zaraz to ogarnę. Zobaczcie, jaka ta rura jest długa. Jacie, no niesamowicie. No tutaj trzeba wziąć poprawkę, że ten header, ta przystawka do kukurydzy jest o wiele węższa niż do headera do zbóż, ale i tak ona tam porządnie, naprawdę, ta rura będzie wystawała, nawet jeżeli tutaj no maksymalnie szeroki weźmiemy header, to bo ta rura jest przekosmicznie duża. Objechałem sobie dookoła, tutaj troszeczkę ten poprzeczniak poszerzyłem. Na tej przyczepce chyba się mieści 40 ton. Tak wygląda, już w połowie załadowana. Dobra, spokojnie, teraz sobie przelecimy, objedziemy. Nie, możemy się już przeciąć. Wydaje mi się, że się przetniemy. Dlaczegoż by nie? Przetniemy się i będziemy sobie, chyba jeszcze z drugiej strony wypadałoby poszerzyć ten poprzeczniak, bo tutaj, nie, tutaj jest wystarczająco szeroki. Ten kombajn, mimo tego, że on jest taki potężny, to jest bardzo łatwo... Łatwo się nim skręca, bo naprawdę taka duża maszyna, ale idealnie jeżeli chodzi o pracę, no to po prostu bardzo fajnie się prowadzi, bo objeżdżałem dookoła pole, no i tam przy tych miedzach, chociaż akurat na tym polu, to ta miedza jest całkiem ładnie tak, no nie ma tam jakichś ostrych kątów czy coś takiego, jest w miarę tak ładnie wygładzona, tak więc
No elegancko się ten nim jeździło, tylko wiadomo, że z takiego widoku najlepiej, bo przecież, ja wiem, no 9 metrów to nie jest jeszcze, nie ma jeszcze tragedii, ale tego już wzrokiem nie, no czy ja wiem, gdyby tak można było field of view sobie tutaj cofnąć, takie większe zrobić, no to pewnie też by można byłoby tutaj ogarnąć tą całą przystawkę, ale przy tym dużym headerze, no to będzie już niemożliwe, żeby to wszystko ogarnąć. Tak więc z kabiny, no to ciężko tutaj. Szczerze mówiąc, troszeczkę przez te komputery, no mam takie wrażenie, że słabo dosyć widzę tutaj. No ale z drugiej strony są te wszystkie systemy takie, że gdyby nie muszę stać nad, wisieć nad headerem cały czas i wypatrywać, co tam jest, nie wiadomo. Tak więc, no elegancko jest to wygląda. Tutaj jeszcze fajne ta, taki wodospad z rzepaku. Nie z rzepaku. Jaki z rzepaku? No rzepak będziemy też kosili. Ze słonecznika. Co tutaj na tym polu? Na tym polu w ogóle teraz sobie tak jak objeżdżałem dookoła, no to wiadomo, trzeba jeszcze tak dokładnie to zrobić. Wiadomo, żeby tam było w miarę ok. Ale sobie myślałem, co tutaj będzie rosło. Znaczy ja już to mam rozplanowane, ja już mam rozpisane. Mam taki specjalny notatnik i w tym notatniku na niektóre serie, autentycznie na Felsbrun, muszę mieć dobrze poopisywane. Szkoda, że nie ma czegoś takiego w grze, że jest, możecie mieć własne notatki, bo tutaj mamy tak, płodozmian, mamy przecież rolnictwo precyzyjne, tak więc no tutaj jest istotne, co będzie rosło, no i też zapotrzebowania, tak? Ja nie mogę sobie na przykład pomyśleć tak, a dobra, soję będziemy non stop upali, bo z tego jest najwyższa cena. No niekoniecznie, mam dużo zwierząt, tak więc część pól musi być pod trawę, pod kiszonkę, znaczy się pod kukurydzę. Musi być też odpowiednio dużo słomy, bo to o tym się boleśnie przecież przekonałem. Tak więc to trzeba też wszystko ładnie rozplanować. No i rzeczywiście trzeba usiąść, zaplanować ile mniej więcej będzie tutaj i w tym, na tym polu chcę mieć zboże, znaczy musi mieć słoma, tak więc będę, no i najlepiej by było, gdyby to już jesienią było tutaj zasiane, tak więc będzie dosyć szybko tutaj, szybka akcja, no i oczywiście wapno, czy tu wapno w ogóle trzeba będzie, będę wapnował tutaj, nie, to musi być wapnowane, o panie, to będzie jeszcze więcej roboty tutaj, czy tutaj było wapnowane, nie, tutaj nie było wapnowane, tak więc tu trzeba będzie powapnować, i, ale to w sumie dobrze, to nawet lepiej. Będziemy wapnowali, uprawimy, później gnojowice puścimy. Chociaż ja wiem, może gnojowicy nie będziemy tutaj ogarniać. No zobaczymy, zobaczymy. Zresztą zaraz zobaczę, jak wyjdę. Ile tutaj? No, 25%. No to fajnie, w jedną stronę, idealnie. Nie no, pH jest dobrze. Nic nie będziemy przy pH grzebali. Dobra, spoko. Tu musiało być wapnowane w takim układzie. Tak, bo tutaj było, że... Tak, tutaj już było... Dlaczego? Bo tutaj spadło o 2 stopnie, nie wiem, czy wiecie, jak to się liczy. Tutaj są... spadło o 2 stopnie aż. Tutaj o 1 stopień spadł. No bo słaba gleba, pieszczysty ił, dlatego spadło. Na tych cięższych glebach spada o 2 stopnie, czyli o 1 stopień tutaj w tej grze i na tej modyfikacji... O, ja cię, ol mi się władował. No to jest 0 w skali pH, to jest 125 tysięcznych, jak się ktoś pytał. To jest jeden stopień, przy czym na rolnictwie precyzyjnym zasada jest taka, że jeżeli mamy... Generalnie pH nie, wapno nie zależy od... uprawy nie mają wpływu, tylko rodzaj gleb. Na cięższych glebach no to schodzą o 2 stopnie, czyli o 250 tysięcznych. Dobra, w sumie lecimy tutaj, co będzie się na tym czekał. Natomiast przy lżejszych glebach to jest 1 stopień, czyli 125 tysięcznych. No i tutaj akurat w tym miejscu są lżejsze gleby i tutaj spadło tak niewiele te wapno. Tak więc tu nie będziemy wapnowali, no bo teraz sobie przypominam, że tutaj było nawet już był rolnictwo precyzyjne i my tutaj siałem i przenawoziłem, tak więc sobie teraz szybko to nagle przypomniałem, jakie tutaj były, jaka była tutaj jazda. Tak więc fajnie, weźmiemy od razu sobie, no to zrobimy, nie, to będę musiał od razu kupić Xeriona na dwie beczki, no i Xeriona z beczką, żeby tutaj pojechać od razu na wieś gnojowice. Zresztą
Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tych, na statystykach. Nawieść gnojowice, czy tutaj dużo zabrało, czy ta uprawa dużo zabiera. Już nie pamiętam, jak dużo słonecznik zabiera azotu, wyciąga azotu z gleby. Nie pamiętam. To można by tutaj chyba sprawdzić sobie w tym momencie. Idziemy sobie w zakładkę. Jak widzicie, pH minimalnie. No i tak jak mówiłem, na tej glebie i na tej glebie będzie spadało... Teraz tu sobie sprawdzę, że... Tak, na tych najniższych spada o 0,125, 125 tysięcy, a tutaj i tutaj będzie spadało o 500, czyli 0,5, nie, 0,25, 25 setnych, o, będzie tutaj spadało, nie? Wapno będzie trochę szybciej spadało, tak więc, no te pole jest wybitnie, no powiększone zostało duże, zrobione, ale teraz tu będą problemy z uprawianiem, nie? I z nawożeniem. Wiadomo, jak będziemy stosowali system taki, że automatycznie, no to nie będzie problemu. Tutaj idealna, zobaczcie, jaka fajna sytuacja. Słoneczniki dużo azotu nie wyciągają, tak więc elegancko, no tutaj jest przenawożone, tak, tu przenawożone, no to trochę będzie słabo z tym. Zobaczymy, jak to będzie. Najprawdopodobniej zrobię sobie tutaj, a to w następnym odcinku pokażę. Chyba na tym odcinku, w następnym odcinku będziemy pracowali tutaj na polu. I to będzie już chyba sobotni odcinek. Chyba w sobotnim odcinku nie będziemy zapodawali żadnego tematu. No można by powiedzieć o glebie 3D, której nie będzie i o tej nowej technologii mógłbym powiedzieć kilka rzeczy. Ale w sumie wiecie co? Chyba nie będzie. Będzie dłuższy odcinek, bo będzie dużo roboty przy ogarnianiu tego pola. To będzie trzeba się skupić, bo tam trzeba będzie pewne dawki poustawiać i tak dalej. Więc no chyba że naprawdę was bardzo interesuje, to można by właśnie mówić o glebie 3D, ewentualnie o nowych uprawach, jakie mogą być. No bo już wiemy, są przecieki, że może być Francja, więc mogą, jak gdyby, no musi być jakaś uprawa, która pod te mapy, no jest, no bo ona musi być na mapach, nie? Tak więc jeżeli chodzi o Francję, wydaje mi się, że tam na tych screenie było niby, no może jakieś winorośle, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No nie chcę tutaj gdybać, że się tak wyrażę. Zobaczymy to. Jak gdyby na tej serii tutaj nie chciałbym za dużo wróżyć ze screenów. O, ja cię skosiłem tam znak. Dobra, elegancko, nie wiem czy zauważyliście. No i tutaj sobie lecimy, następny przejazd. Fajnie, bo idealnie jest coś takiego 25%, tak więc z powrotem jak będę wracał, to akurat się tam rozładuje i będę już chyba mógł jechać, bo przyczepa ma 40 tysięcy pojemności. Tak, ma 40 tysięcy pojemności, to nie będzie cała przyczepa. Umówmy się ze słonecznikiem, ale będę mógł puścić sobie tutaj zwykłego pracownika? Chyba. I w sumie to też dosyć szybko poleci tutaj. I sobie pojadę, odjadę, bo tak to crossplaya tu nie będę ustawiał. Do tego a w ogóle, jedna rzecz, gdzie jest najwyższa cena? Bo to też, no tych zapotrzebowania, no widzicie jak tutaj z azotem. No a całe szczęście, że kulturalnie to robi. No trawa, zobaczcie jak trawa. To jest na przykład przykład, dobry przykład, jak na przykład trawa drenuje z azotu. Tutaj było zebrana trawa i naprawdę. I tu była maksymalna dawka. I to są dobre gleby. Jak na łąki, to powiem wam, że to są dobre gleby tak naprawdę. Na przykład na tej łące. Są w sumie całkiem niezłe gleby. No tutaj sobie słabsze są troszeczkę. Ale tutaj są potężne dawki. Tutaj na tą łąkę tutaj, w tym miejscu to idzie, zobaczcie, ile tutaj azotu idzie, nie? A później ta trawa naprawdę wyciąga mnóstwo. Natomiast, jak widzicie tutaj, ta uprawa, jaką jest słonecznik, niedużo wyciąga, no bo tutaj było, widzicie jak to jest po kolorach, jak tu było nawożenie i też dużo chyba nie ma zapotrzebowania, też już nie wiem, kurczę, będę musiał jednak, no fajnie przydałoby mi się, wiecie co, w tym rolnictwie, rolnictwie precyzyjnym czekamy na update, tak, ale wiecie co, autentycznie chciałbym, żeby tu był jakiś kalkulator, znaczy nie kalkulator, żeby można było, żeby była taka, nie wiem, dokładnie było rozpisane, jaka uprawa ile potrzebuje, nie? Oczywiście to można sprawdzić, jak wychodząc tam na przykład, nie? Wyjdziesz na pole,
no i ci się podświetli, nie? No ale fajnie by było, gdyby to było dokładnie rozpisane, ile dla jakiej gleby, pod jaką uprawę jest, jakie jest, ile jest potrzeba wapna. No chociaż wapno nie pod uprawę nie robimy, tylko pod gleby. Ale na przykład azot, nie? No w ogóle ciekawe, co będzie w tym update'cie. Może dodadzą jeszcze inne? Ale to by było fajnie, gdyby dodali na przykład jeszcze potas, fosfor. O, to by było już naprawdę. A to tak naprawdę, w sumie moglibyśmy o tym porozmawiać też. No, to też jest ciekawy pomysł. Może nawet do soboty już wyjdzie to. Ja akurat dzisiaj miałem lekcję w technikum. Pozdrawiam wszystkich z technikum w Grzybnie, Grzybno, taka miejscowość. Panią Kasię, jako jedyna dziewczyna była na tej lekcji. Tak więc właśnie tam mówiłem troszeczkę o rolnictwie precyzyjnym. Cały czas współpracuję z panem Tomaszem, który jakby się zajmuje. Bardzo ciekawe rzeczy tam są ludzie, którzy profesjonalnie się tym zajmują. Ja natomiast przedstawiam to z poziomu gry, jak gdyby tylko tak więc. No tak. No w sumie tak naprawdę tematem lekcji jest właśnie rolnictwo precyzyjne w grze, tak naprawdę, jak się nazywa. Jakie fajne lekcje teraz macie w tych technikach, no to normalnie wymiękam, powiem wam. No to nie wiem, być może byśmy porozmawiali o rolnictwie precyzyjnym. W sumie mógłbym, nawet to by było chyba lepiej niż o jakichś uprawach, które nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Rolnictwo precyzyjne chyba nawet ciekawiej by to przynajmniej dla mnie było. Być może, no będzie. No bo już została podana informacja, że trzecia iteracja rolnictwa precyzyjnego na dniach się ukazać ma. Tak więc, no zobaczymy jak to. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Liczę tutaj, że spokojnie zarobimy. Zobaczymy jeszcze jak to wygląda, żeby tak przeszacować. No jak dojadę do końca, to będę. A, dobra. A to sobie włączę. Jak dojadę do końca. Nie, no, jak dojadę do końca, to będzie pełna przyczepa, czyli 20 tysięcy. Czyli jak pojadę. A ile w ogóle ten rzepak kosztuje? Nie rzepak. Nie 20 tysięcy, tam jest 40 tysięcy. I od razu lecimy. O, są duże różnice. Stacja kolejowa to trochę daleko. Elewator zbożowy wschodni. Dobra, to elewator zbożowego wschodniego. Tam przy torach to jest, tak? No to w sumie niedaleko. Tutaj można tą drugą stronę. Nie będę jechał tam przez miasto, tylko tutaj. Przejadę. 2340 tysięcy litrów. Tyle wymuciłem. Nie wiem, jaka to jest powierzchnia pola, bo tutaj. Ciekawe, czy nie pokażą na statystykach, ile tu już jest wymucone. Nie poka. Czy to jest już. Nie, tutaj w procentach? Nie pokazuje się, ile w procentach jest to wymucone. A, tu od razu są ten, już zyski pokazują, po najwyższej cenie. No to już całkiem nieźle. Teraz tak, ile mam? 21 tysięcy? Tutaj się patrzy, tak? Plon. 21 to 30 tysięcy? Ile tutaj mam? 30 tysięcy to 60 tysięcy? Dobrze, chyba to wszystko. A, jeszcze tutaj ten. No to już 80 tysięcy. Nie, no tutaj, no tak dobrze myślałem tak około 250 tysięcy. Spokojnie, 250 tysięcy z tego wyciągniemy. Nie, czyli w następnym odcinku spokojnie będzie nas stać już na Xeriona. Zresztą jak będę kupował Xeriona, to sprzedam mana, nie? Bo sobie kupię takiego, żeby mógł z ciężarówką, z naczepami jeździć. Chyba jest taka opcja, co nie? Dobra, tak więc będę kończył ten odcinek. Sprzęcik jest idealny. No i wreszcie sobie na GPS-ie można popracować. No bo jest kawał pola, no i kawał fajnego sprzętu. Tak więc nie tylko i cosplay. Cosplaye to ja sobie zaraz poustawiam. Chociaż ja wiem, może zostawić tą trawę. Jeszcze będę, nie będzie deszcz padał. Tutaj chyba pociągniemy troszeczkę więcej. Zobaczę jeszcze. Też w sumie w jeden dzień tutaj można by to zasiać. Jak będę tutaj na dwie beczki atakował, no to chyba w następnym dniu. Tak więc zrobię sobie tutaj trawę. Jak skończę tutaj. Tak. Dobra, zresztą zobaczę, jeszcze pomyślę, co będziemy tutaj robili. Najważniejsze, że muszę tutaj na tym polu jeszcze jesienią zasiać. Najprawdopodobniej pszenicę. Najprawdopodobniej. Ale co? No to czy to będzie jęczmień, czy pszenica? Chyba pszenica. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Sprzęcik jest
przekozacki. Elegancko się nim pracuje. Mimo tego, że 9-metrowa przystawka, to no to też wszystko tutaj ogarnie, co by nie mówić. No i sprzęcik naprawdę. Modyfikacja, znaczy model jest naprawdę świetny. Troszeczkę ta widoczność, jak gdyby trochę za, jakaś, tak mi się wydawało, że powinna być lepsza. No ale tutaj trochę komputery przysłaniają. Zresztą w takich dużych komputerach, takich dużych kombajnach, to my, no już na komputerach się bardziej pracuje. Jest tyle czujników różnych, że już oko nie musi być aż tak. Nie musimy opierać się tylko i wyłącznie na tym, co widzimy. Dobra, ja będę kończył. Zapraszam na odcinek w sobotę. No jeszcze nie wiem, czy tam będzie jakiś temat. Zobaczymy. Pozdrawiam.